Hubert Malinowski, witam Państwa. To był jeden z ich łatwiejszych meczów w sezonie. Na zakończenie tego weekendu w Plus-Lidze Delekta Bydgoszcz odprawiła Efektora Kielce, wygrywając 3-0. Podopieczni trenera Piotra Makowskiego potrzebowali na to niewiele ponad godzinę. Pod nieobecność kontuzjowanego Marcina Wiki w zespole Delekty ponownie w wyjściowym składzie zagrał jako przyjmujący Marcin Waliński. Bydgoszczanie od początku meczu pokazali gościom z Kielc, kto w tej konfrontacji aspiruje do pierwszej czwórki, a kto będzie walczył o utrzymanie. W pierwszym secie Delekta ustawiła sobie grę, obejmując prowadzenie 5-1. Goście otrząsnęli się tylko na tyle, aby grać punkt za punkt, a to było za mało na świetnie dysponowanego Michała Masnego i jego kolegów. Gospodarze wygrali do 17. W secie drugim początek był wyrównany, ale później siatkarze Delekty zagrali jak świetnie dostrojona orkiestra symfoniczna. Znakomicie przyjmowali Waliński, Antiga i Dębiec. Kombinacyjnie rozgrywał Masny, skutecznie atakował Konarski, a jeszcze lepiej blokowali Jurkiewicz i Wrona. Koncert Delekty trwał do stanu 20-7. Wtedy coś się zacięło, ale na szczęście tylko na chwilę i bydgoszczanie wygrali tę partię 25-14. Set trzeci okazał się ostatnim, choć już nie tak jednostronnym. Trener gości wykorzystywał limit zmian. Jego gracze popełniali mniej błędów, ale na Delektę to nie wystarczyło. Podopieczni trenera Piotra Makowskiego grali swoje i pokonali Efektora 25-21, a w całym krótkim meczu 3-0. W tabeli Plusligi Delekta jest trzecia z takim samym dorobkiem jak druga Skra, a tylko 2 punkty za prowadzącą Zaksą. Z władzami Polonii Bydgoszcz spotkał się Robert Kościecha. Strony ustaliły ostateczne warunki kontraktu i złożyły podpisy pod umową na sezon 2013. Kościecha jest zatem drugim obok Krzysztofa Buczkowskiego żużlowcem, który w przyszłorocznych rozgrywkach wystartuje dla Polonii. Za nami ostatnia runda samochodowych Mistrzostw Torunia. Najszybszy na torze poligon okazał się jednak nie torunianin, a Dariusz Topolewski z LKT wyczuł Gościerac. Najlepszy reprezentant Automobil Klubu Toruńskiego, Oskar Lubieński, musiał zadowolić się drugim miejscem. Do rywalizacji przystąpiło 35 załóg, a wśród nich Oponeo Motorsport TVP Bydgoszcz. Kierowcy amatorzy mieli wyjątkową okazję do udoskonalenia techniki jazdy w trudnych zimowych warunkach. Dodatkową zachętą była dla nich szansa zmierzenia się z medalistą rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski Marcinem Gagackim. Efektowna jazda po lodzie na zakończenie sezonu to w Toruniu już tradycja. Pierwszy Minimax odbył się w tamtym wieku, 5 grudnia 1999 roku. Tutaj na tym, w tym samym miejscu, gdzie teraz się znajdujemy, zgłosiło się wtedy 20 zawodników. Do ostatniego okrążenia o zwycięstwo w Mistrzostwach Torunia walczyli Oskar Lubieński i Dariusz Topolewski. W klasyfikacji generalnej dzielił ich tylko punkt. Wszelkiego rodzaju ekstrema związane z dłuższymi dohamowaniami, z większymi prędkościami dzisiaj są mocno ryzykowną strategią. Przede wszystkim myślę, że ten ma szansę, kto dojedzie dzisiaj czysto, przejedzie wszystkie okrążenia i nie będzie miał żadnej większej wpadki. Trzeba tutaj zachować tutaj zimną głowę i jednak bardziej się nastawić na technikę i jechać wolno, raczej i starać się nie popełniać błędów. Każdy błąd jednak to jest duża strata i bardzo ciężko później odrobić. Mimo trudnych warunków jazdy, Dariusz Topolewski obronił pozycję lidera i został nowym samochodowym mistrzem Torunia. Boże Narodzenie to czas spokoju i pojednań, dlatego niewielu osobom kojarzy się z walką napięści. Jednak właśnie z okazji świąt Stowarzyszenie Ring Wolny już od 13 lat organizuje międzynarodowy turniej gwiazdkowy w boksie. W hali toruńskiego olimpijczyka zmierzyła się czołówka młodych pięściarzy. W ringu rękawice skrzyżowali młodzi pięściarze z 11 klubów. W tym gronie było wielu medalistów Mistrzostw Polski. Bardzo dobrze spisali się reprezentanci regionu, aż 11 z nich wywalczyło miejsce w finale. Niestety w tym roku nie dopisali goście z zagranicy. Szkoda, że te zespoły, które miały przyjechać, nie dopisały, a miały być zespoły jeszcze z Rosji i z Niemiec. Nie brakowało jednak pojedynków na bardzo wysokim poziomie. W finale kategorii do 64 kg torunianin Michał Piotrowski zmierzył się z Cezarym Abramczykiem z Włocławka. Nie ma w boksie pokoju. Jak już się wychodzi z przeciwnikiem do ringu, to trzeba walczyć, wygrać. Po bardzo zaciętym pojedynku Abramczyk zwyciężył jednogłośnie na punkty. Zdaniem sędziów była to najciekawsza walka turnieju. W finale kategorii do 75 kg jeden z najbardziej utalentowanych pięściarzy ringu wolnego, Adrian Jura, pokonał Rafała Starszewskiego z kontry Elbląg. Adrian otrzymał również tytuł najlepszego zawodnika. Pomaga bardzo. Jak stojąc na ringu słyszę, jak krzyczą moje imię, daje to też więcej siły.
Mimo świątecznej aury gospodarze nie rozdawali prezentów. Okazali się mało gościnni, wygrywając klasyfikację drużynową. Za chwilę prognoza pogody w TVP Bydgoszcz. My spotykamy się jutro o tej samej porze. Do zobaczenia.